Cześć, witaj w Cineerze. Pokażę Ci dzisiaj, jak użyć Photoshopa do tego, aby uratować zbyt jasne zdjęcia. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Możesz też wesprzeć tworzenie tych filmów, dołączając do społeczności Cineery. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Czasami zdarza się, że mimo szczerych chęci, zdjęcie nie wychodzi tak jak powinno. Najczęstszym błędem początkujących fotografów, oczywiście poza używaniem aparatów Pentax i Olympus, jest niepoprawne ustawienie światła w aparacie. Dlatego właśnie w tym odcinku zajmiemy się naprawą zdjęć, a konkretniej tych, które oczywiście całkowicie przypadkiem udało nam się prześwietlić. Każdy fotograf, niezależnie od stopnia zaawansowania, ma tak zwany folder wstydu, gdzie chowamy swoje nieudane fotografie, których nie chcemy się pozbyć, przez wzgląd na wspomnienia lub z nadzieją, że możemy kiedyś naprawić. A więc dzisiaj przyszedł właśnie ten dzień. Dzień, w którym naprawimy przynajmniej część z tych zdjęć. Jeśli chcesz uczyć się na tych samych plikach, których używam w tym filmie, zapraszam na www.cineera.pl, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby podążać za krokami, które pokazuję w tym odcinku. Jak zwykle zmiany wprowadzane na naszym zdjęciu będą niedestrukcyjne, co oznacza, że mimo bardzo widocznych poprawek, samo zdjęcie nie zostanie zmienione na stałe i w każdej chwili możesz wrócić do oryginału. Po zaimportowaniu zdjęcia zaznacz je w zakładce warstw i na klawiaturze wciśnij kombinację klawiszy Ctrl oraz J, aby powielić warstwę. Następnie klikając prawym przyciskiem myszy na nowo utworzoną kopię, wybierz opcję Konwertuj na obiekt inteligentny. Aby naprawić to zdjęcie chociaż częściowo, musisz wyciągnąć detale z części zdjęcia, które są zbyt jasne. W fotografii zazwyczaj nazywamy takie miejsca spalonymi, ponieważ często są tak jasne, że detale zdjęcia są niejako wypalone przez nadmiar światła. Aby odzyskać te właśnie spalone miejsca, będziesz potrzebować większego arsenału narzędzi niż Photoshop oferuje zwykłym zdjęciom. Musimy przywołać potęgę plików RAW. Zazwyczaj narzędzia, które są dostępne tylko dla plików w formacie RAW, nie są widoczne podczas edycji zwyczajnych plików graficznych, jak na przykład JPEGi. Jeśli jeszcze nie wiesz, na czym polega magia plików RAW, są to obrazy, które rejestrują wszystko, co przechodzi przez matrycę aparatu, bez żadnej kompresji, redukcji szumów, ani kompensacji ekspozycji, co oznacza, że podczas edycji można niemal dowolnie dostosować kolor, kontrast i balans bieli. Pliki RAW dadzą Ci wręcz ogromne możliwości obróbki zdjęć i każdy fotograf powinien ich używać, kiedy tylko może. Ale o tym powiem Ci innym razem. Dzisiaj tylko użyjemy filtra, który pozwala na uaktywnienie narzędzi normalnie dostępnych tylko dla plików RAW. Upewnij się, że górna warstwa jest zaznaczona i z górnego menu wybierz Filtr, a następnie Filtr Kamera RAW. Po krótkiej chwili zobaczysz okno z dodatkowymi narzędziami kontroli światła. Od tego momentu wszystkie ustawienia zależą całkowicie od tego, jak bardzo Twoje zdjęcie jest spalone, ale postaram się popchnąć Cię w dobrym kierunku. Ustawiam wszystko tak, aby pasowało do mojego zdjęcia, ale Ty eksperymentuj z wartościami dotąd, aż Twoje zdjęcie będzie wyglądało dobrze. Niestety nie istnieje jeden zestaw ustawień pasujących dla każdego zdjęcia, ale myślę, że mimo to sobie poradzisz. Najważniejsze są oczywiście światła. Przesuwając suwak w prawo, odejmiesz jasności wszystkim oświetlonym częściom zdjęcia. Mimo że ta opcja nie powinna wpływać na resztę fotografii, jak wiesz, zdjęcie to tak naprawdę światło zapisane na filmie lub przez sensor aparatu. Innymi słowy, całe zdjęcie jest światłem, więc możliwe, że zobaczysz lekkie przyciemnienie większości zdjęcia. Zbyt duża ilość światła może lekko zamglić zdjęcie. Dlatego jeśli Twoje zdjęcie tego wymaga, możesz delikatnie ująć zamglenia oraz dodać kontrastu. Pilnuj, aby nie przesadzić z tymi dwoma wartościami, ponieważ możesz niechcący zbytnio uwydatnić różnicę pomiędzy jasnymi i ciemnymi częściami zdjęcia, co jest przeciwieństwem tego, co próbujemy dzisiaj zrobić. Jeśli Twoje zdjęcie tego wymaga, możesz oczywiście zmienić ekspozycję, co obniży lub podniesie jasność całego zdjęcia. Możesz też przyciemnić lub rozjaśnić cienie oraz lekko dopasować jasność bieli i czerni. Kiedy już dopasujesz wszystko tak, aby Twoje zdjęcie wyglądało w miarę dobrze, zatwierdź zmiany wciskając OK u dołu okna. Kiedy Photoshop przetworzy Twoje zmiany, kliknij dwukrotnie w szare pole wokół nazwy górnej warstwy, aby otworzyć okno Styl warstwy. Wyciągniemy teraz więcej detali z cieni, dopasowując suwak Warstwa pod spodem w sekcji Mieszaj gdy.
Przesuń lewy suwak do około 1 trzeciej jego zakresu, a następnie trzymając przycisk Alt na klawiaturze, rozsuń części strzałki suwaka tak, aby cienie wyglądały naturalnie. Świetnie, możesz teraz zatwierdzić zmianę klikając OK. Pamiętaj, że każde narzędzie w Photoshopie, tak jak i ten proces, ma swoje granice możliwości. Dlatego najlepiej jest używać go do subtelniejszych zmian. To, jakie zdjęcie starasz się uratować i w jakim ono jest stanie, w ogromnym stopniu zdeterminuje wartości wybierane w poszczególnych krokach. Nie spodziewaj się więc jednakowych ustawień dla każdego zdjęcia. Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zostaw komentarz poniżej. My widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!